I hej, cześć, mam MaklerGames i witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmie ze sezonu 4 Call of Duty Black Ops Cold War i w sumie Warzone, lecz dzisiaj myślę, że zombies, tak jest, zombies, gdyż mamy oto w sumie film od Treyarch, w sumie on trwa 30 minut, a oczywiście tyle nie będziemy oglądali. I w sumie dziś, powiedzmy, ja nie będę przekazywał informacji, lecz to zrobi Treyarch, gdyż tak naprawdę w tym 30-minutowym filmie mamy sporo informacji na temat całego, powiedzmy, sezonu Call of Duty Black Ops Cold War oraz Warzone sezonu 4. I w tym przypadku mamy, wiadomo, Warzone, narratywa, mamy operatorów, bronie, kilka z deweloperów właśnie się na ten temat wypowiada, czy to Strayer i tak dalej, mamy multiplayer oraz zombies. Właśnie dzisiaj przejdziemy do trybu zombie, ja ogólnie tego filmu jeszcze nie oglądałem, także zrobimy przy okazji taką małą reakcję, no i dowiemy się sporo, ponieważ podobno tu jest gameplay, w sumie ja widziałem go na Twitterze, tam w słabej jakości, chyba 18 sekund on trwał, także będzie tutaj jakieś, będą ciekawe jakieś tutaj podobno hinty oraz takie tipy od deweloperów, powiedzmy, które mogą nas nakierować właśnie na najnowszą mapę, która podobno wychodzi za jakieś 3 tygodnie do trybu zombie, także no przygotujcie się, oczywiście tutaj obejrzymy, powiedzmy, początek, czyli welcome i powiedzmy zombie stałe, które trwa od 17 minuty do 29, na koniec jest battle pass, więc powiedzmy ominiemy bronie, operatorów, multiplayer i no i powiedzmy tutaj Warzone, więc dajcie znać, jakbyście chcieli obejrzeć to ze mną, lecz powiedzmy, jeżeli chcecie sobie obejrzeć, możecie oczywiście wejść na kanał Treyarch i sobie to tam znaleźć i obejrzeć, lecz może, być może to na lewie obejrzymy, co nie? No zobaczymy, dobra, zaczynamy. Mam nadzieję, że nie będzie za głośno, dajmy tak 30% i lecimy, lecimy. Okay, 06.16, premiera sezonu 4, specjalny broadcast. To oczywiście będzie po angielsku, dla tych, co nie rozumieją angielski, mogę napisy włączyć. Powiedzmy, jest łatwiej to ogarnąć, jeżeli nie ogarniesz angielskiego. Congratulations on becoming operatorzy surviving Nakatomi Plaza and the 80s action heroes event. Tak, to już było. Don't get too comfortable though because we're sending you back into the action with the release of season 4. Yeah. Players can expect new maps, new modes, new nowe mapy, tak jest. As well as new content for zombies throughout the season. Uwielbiam te słowa, nowe mapy, tam. Dobra, to nie, okej, zaczęliśmy. On powiedział, że oczywiście pierw do Warzone'a. Znaczy nie, my pierw do zębiaczków, And now we've arrived at what is always one of my favorite times during a special broadcast. Time to talk zombies. And today we are joined by lead writer Craig Houston, and expert game designer Kevin Drew. Ten mistrz po prawej to on ogólnie jest za gameplayem, a Craig Houston jest to główny dyrektor, który powiedzmy jest za fabułą i tak dalej, dyrektywą, no główny. Kevin, thanks for joining us. How you been? I've been doing real great since the 3.5 main quest, and I'm glad to be here talking about what's next. Wow, czyli nazywają 3.5 Outbreak. Czyli tak naprawdę można powiedzieć, że czwarte to jest Mauer Der Toten. No masakra. Yeah, we introduced our first main quest in Outbreak back in the back half of season 3, and main quest certainly began to set the stage for where the story is going right now. Maxis większe zło aktorem z pierwszego starego głównego w Outbreak, który jest moim zdaniem lepszy od tego, wiadomo, ostatniego, który ustawia całą mapę nową, która będzie w zombies. No, można tak powiedzieć. Of the reality inversion warheads, which they dealt with. I think everyone's seen that they've dealt with that quite well. No spoilers. But now... No nie wiem, wszyscy chyba mieli problemy, chciałeś powiedzieć, z bossem. Boss był naprawdę hardkorowy, jeden z najtrudniejszych. And this one is probably going to... Został zdenerwowany, także spoko, ale no wciąż. Trzeba być mocny. As well as introducing some fun new gameplay and areas, and I think Kevin's probably better placed to speak to some of that. Dokładnie, on tu jest do gameplayu. Bronie, wszystko. I'm excited to announce an exclusive region to Outbreak, which is Zoo. Very. No zagraliśmy na livestreamach, tak dalej, w sumie nie robiłem. Opuszczone ruskie zoo. Szkoda, że tam nie ma zwierząt, to jest jeden taki minus. No właśnie. Czyli zostały ewakuowane. A ja widziałem żywe ryby w akwarium, właśnie tutaj. Fajne, bardzo fajna mapa, jakby moim zdaniem wszystkie mapy Outbreak są spoko. Bo Outbreak jest spoko, więc... Really pushing the story along, tying in. Tak, nowy Intel. To już mamy wszystko na kanale, jest jakby co. Fabuła jak na razie Cox. and onward into the next map. When players complete the main quest in Outbreak in Season 4, it's going to be a big game changer, and it's going to... Zrobiliśmy. Wiemy, co się w sumie stało. To oczywiście spoiler free, czyli wiadomo, widzicie w komentarzach, tak samo ja. Tak jest, to był taki prolog do naszej nowej mapy round-based, czyli nowej standardowej mapy. Communications guy can appreciate right there. Well, I do my best. Well done, well done. Craig, spoko jest. Jakby doceniam jego robotę i widać, więc. Most excited for people to experience in season 4. So what I'm most excited about is the second main quest. It's kind of the culmination of what this new mode Outbreak is and how it plays with our classic round-based. Kombinacja. Czekaj, to mówię teraz o easter eggu. A massive sandbox where you can play and explore and be challenged. And then the first main quest, we escalated the Cold War aspect of it. We started to tell more of that. No, pierwszy był bardziej casualowy, no i no też my zrobiliśmy to. The character story and where they're going next. Ta fabuła naszych postaci i w ogóle. Masakra, jak będziemy grali złymi na początku nowej mapy, to będzie crazy. Będziemy grali Omegą. Season 4's Outbreak main quest are the ones that are going to set up a whole new chapter in the zombie story in our next round-based map, Mauer Der Toten, to też Wall of the Dead, to też ściana umarłych na polski. What the Cold War game across all the different game modes has really been about. This is a struggle not just against zombies, but against East and West. And I think a lot of people have speculated, and a lot of people have, well, if they've listened to the intel, have kind of had their suspicions about where this map is going to take place. A jak to, że mają rację tutaj. Spekulują, mają rację. This is the one that's really going to leci do Berlina. Change things up in a major, major way, because certain characters' true agendas are going to be revealed. Valentina. The forces of good and evil. Krawczenko. And evil and other good and other evil. Almost die. Clash, and that's going to kick us off into the final seasons of Black Ops Cold War. Final seasons. I'm genuinely excited for this main quest. No, tak jakby mówili, że to ostatnia mapa, nie końcówka. We've never released this many. Yep. Zawsze były 4 DLC. In a 2-month period. So it's just an exciting time to be a zombies fan, right? You go right from 3.5 main quest into the main. Niby spoko, że ty nigdy tyle nie dodali easter eggów, ale no Outbreak, gdyby dodawali na nowe mapy, albo na stare mapy easter eggi, to byłoby inaczej. Inne uczucie jest jakby. What? Are going to be two of the most popular things we have ever done because is fucking hilarious. Musieli zagłuszyć, bo lecą przekleństwa, ale... Ale nie, on też mówi coś... Ty jakiś nam dał Morse code. Craig Houston zawsze takie te easter eggi wprowadza. Ale beka przez film. Just like... Wait. Tym częściej mi się wydaje, że oni gadają o nowych rzeczach, które będą w grze, ale my naprawdę nie wiemy, bo są zagłuszane. Serio, muszę to rozkminić. Patrzcie na... Kurde, zakrywają jeszcze usta. Gdyby jeszcze usta było widoczne, było można rozczytać, co oni mówią. Tak, co mówi? Everton because the club is... Very dry way. And also the with a voice. Fucking... Coś mówiło fabularnego albo gameplayowego? Nie mam pojęcia. Jestem trochę confused, co tu się dzieje. Glow up. Just like double tap, może double tap powiedział. Ten nowy perk, nie double tap. Dokładnie, o double tapie. When you drink the perk. Czyli just like dy, było słychać te, więc zakładam, że Kevin mówił o double tapie, a właśnie tutaj bardziej Craig o fabule. Zresztą nie mogę tego rozkminić, dajcie znać, jak wy możecie to rozkminić, ten Morse code'a, albo po prostu, wiadomo, gdybyście ogłuszyli dane kwestie, no i wiadomo, zastąpili jakąś kwestią inną, to by wyszło pełne zdanie i jakby to by miało sens, nie? To co mówi tu Craig, albo właśnie ten Kevin, no więc no wow, fajnie, jakby beka, że dali nam te słowa, jakby zakryli, zagłuszyli, spoko, moim zdaniem, spoko. Potem wiecie, nie zrujnować niespodzianki, jak będzie nowy content, już praktycznie za niby 2-3 tygodnie, więc zobaczymy. Guys, thank you so much for joining us. To jeszcze ile jest? Połowa zombies. Huh? Like I said. Teaser. Jest Berlin. Z metra wyskoczył zombiak palący. No z kampanii. Jo, musimy do tego wrócić, sorry, musimy do tego, spokojnie. Musimy do tego wrócić, ja piernicę gameplay. To dosłownie z kampanii jest, tylko że w kampanii tam w dystansie nie ma tej iglicy. Patrzcie, nie wiem czy tam widać. Było też zdjęcie, tam na górze iglica jest normalnie, o widzicie? Gdzie to było? Jest, widzicie? To jest kina, jakby tam gdzie było kino Der Toten, czyli główna mapa z Black Opsa 1 czy z Black Opsa 3 zremasterowana, to jest zachodni Berlin. Ściana Berlina jest na wschodnim, więc to nie ma żadnego sensu, że ją widać, ale dobra, mieszało to, może ona jest tak wysoka, ja nie mam pojęcia. Czy podobno ma być część kina, jakby plotki są takie, ale raczej ja powiedzmy nie liczę na to, bo też jakby remaster znowu i tak dalej, nowe sekcje, spoko. Zakładam, że będzie sporo z kampanii, więc jak macie na kampanii tą ogromną ulicę Berlina i w ogóle ta podziemia, nie? To będzie spoko, to będzie spoko. Jeżeli jak jeszcze będą jakieś budynki, gdzie możesz wyjść wyżej, to w ogóle będzie koks, bo będziesz miał środek, ulicę, górę, dół, to będzie kozak. No i metro, który podobno będzie jakimś fast travelem, mapa będzie tak duża, żebyśmy dosłownie się teleportować z jednej sekcji do drugiej i tak dalej. No spójrzcie jeszcze raz na to, zobaczmy. Zobaczmy. To oczywiście nas w koniec zrobi, że o dziękuję, do widzenia. Guys. Like I said. To było dobre, nie? Dobra. Mamy ten shot, gdzie właśnie, co my już widzieliśmy wcześniej, jak te metro jedzie, mamy właśnie tą samą ulicę w kampanii, nie? Tu się biegnie się Belem z Adlerem na tym metrze, dosłownie ta sama miejscówka, poznaję. I tu w sumie jest sama mapa U-Bahn, sorry, nie U-Bahn, tylko ta inna, już nie pamiętam jak ona się nazywa. No tutaj można grać 2 na 2 albo 3 na 3 team deathmatch, no, tryby multiplayer. No mamy to samo metro, mamy w ogóle ten dźwięk demonicznego metro, z którego wyskakuje pieprzony zombiak, palący się, wytyfy. I mamy boom, całą górę. Tu widać, że postać jest na górze, nie? Bo to w sumie te budynki, po tych budynkach też chodziliśmy, nie? Ja nie wiem, czy to był ten budynek z Adlerem, nie? Jakby tutaj szukaliśmy tego, już nie pamiętam jak on się nazywał. Ale no, aparatem trzeba było patrzeć i tak dalej. To w ogóle to jest podobno też ta sama ulica, gdzie Samantha na początku szła, przed Pymer, jak był teaser Trayor do The Machine. Ta sama ulica, w sumie sam Trayor był. Więc no, tam Samantha szła na tej ulicy, podobno też, więc to jest crazy, że wracamy dosłownie do Berlina, do tego samego miejsca, gdzie się wszystko zaczęło. No nieźle. To co tam na końcu jest, bo widzę kilka shotów, ale nie widzę dokładnie co tam jest. Mamy zębiaki, które wyskakują z nienacka. Aha, i tu mam kompletnie inną scenę. No okej, tak to wygląda. No okej, to jest nasz teaser. Bardzo fajnie. Jestem zadowolony. Craig was able to recently catch up with Julie Nathanson, a.k.a. Julia Nathanson jest to oczywiście aktorka, która dodaje głos do Samanthy Maxis i teraz będzie z nią interview. Zajebiście. Recently, he had a chance to sit down with her and they had a little conversation, a little bit of a walk down memory lane. Oh yeah. Here. Samantha nasza. Główna postać powiedzmy dobra tutaj. So, it's my great pleasure to see you talking to Samantha. Julie Nathanson, who has been Maxis for a very long time. Hi Julie, how are you today? Hi Craig, I'm well, thanks. How are you? Oczywiście jak mamy dubbing, to oczywiście wiadomo, mamy kompletnie innego voice aktora, kompletnie inną aktorkę, znaczy wiadomo, jak gra się po angielsku, a z czego możecie sobie włączyć, wiadomo, zawsze inne wszystkie postacie bardziej realnie brzmią, można powiedzieć, jakby Peck brzmi jak właśnie Amerykanin, który trzyma z Ruskami i tak dalej, Ravenow brzmi jak właśnie full Rusek, wiadomo, Weaver brzmi dobrze, no i Samantha brzmi tak jak powinna powiedzmy brzmieć, nie? Tak jak właśnie brzmiała kiedyś w Czterech Kodach, bo w Czterech Kodach, gdzie Samantha była, to nie było jeszcze dubbingu polskiego, wszystko było po angielsku, więc no, usłyszcie zresztą sami. Oglądamy. Hi Craig, I'm well, thanks. How are you? I'm great. I said very long time. Fabuła, dawać fabułę. No, bardzo szybko minął czas z Coldwell, naprawdę. No, czas leci inaczej w Mrocznym Eterze, więc kogo to w ogóle obchodzi, co nie? Samantha Coldwellowa. Niezła rola, naprawdę, niezła rola. Bo ona była w Mrocznym Eterze, nie? W ogóle jakby tam bardzo wolny czas leciał, więc... Inna. What was it like for you when you first came in to be adult Samantha? The first session I had to come in as an adult Samantha Maxis, I did not know I was coming in to play an adult. Ta i nagrywała voice line, za voice line myślała, że dla dziecka, dla dorosłej Samanthy już. you know, like a girl dress and the things that I would do to sort of feel like my young Samantha. And I walked in and you said, guess what? She's an adult now. And I just about fell over. That's quite an important thing to pick up on, really, that was very appropriate that you were wearing those combat boots, because mm-hmm. I think the biggest shift is that Maxis is much more in charge of her own destiny in Cold yeah. War. Mm-hmm. And do you think it's fair to say, I mean, she obviously kicked off the story by sending Weaver the end station videotape. But no, dokładnie, tam się wszystko zaczęło. Her independent streak and some of those audio logs explaining some of the things that she's been doing. Robię tą scenę przedpremierową. Was that a fun transition? Yeah, I mean, you know, getting to explore Samantha's independent side. You know, she's been through a lot. And she's had many iterations of how she has had agency in her life. And now as adult Samantha in this new time and space, you know, we get to see her explore what could happen. She had been alone in the dark ether. Some of the audio logs that throughout that period of time, you know, she was alone and really processing. 2 dni w naszym świecie to może być bardzo dużo. Coming out to bardzo be able to talk to people, I think would have been more of a breath of fresh air, except there appeared to be a lot of suspicion, a lot of questions, some of which she was not able to answer, and interestingly, some of which I wouldn't be able to answer, which is part of our process, Greg. Well, that's tak, nie wiecie, już macie nagrane voice line na Mauer Der Toten, zakładam. I don't spoil the story for people unless they really, really need to know where it's going. So that there is a kind of logic that if characters are just experiencing things, and particularly after the trauma, there was one big bright spot that really lightened her life lately. Yeah. What was that? Max has got a dog. I was so excited. No. To was zajebiste wranek, to usłyszeliśmy. And Weaver comes in and in such a caring way wants to help her feel better. And here comes this giant Rottweiler, which is such a nice touch. And it was to nie prawdziwego psa musieli na crazy, do głupich danych. Not exactly fluffy. To nie fluffy już. Kiedyś był fluffy, nie? Pies Samanthy. To jest ciekawe właśnie, że Weaver był zawsze, wiadomo, bratem praktycznie dla niej, jak nie ojcem. I w ogóle stał zawsze przy niej, jakby za nią murem stał i tak dalej. I kupił psa, to tamto, wiadomo, te dane początkowe były takie cool i w ogóle, nie? Między tymi dobrymi postaciami. A teraz co się stało w fabule? To już powiedzmy nie bez spoilerów, bo ten film dosyć jest nowy, ten sezon 4 jest nowy, więc... No wiem, co się stało między, powiedzmy, wszystkimi, więc to jest trochę straszne do pomyślenia, że teraz się takie rzeczy dzieją. Wyrekły mi w ogóle, no naprawdę, trochę aż smutno. A to tak ma być. Takie dramatyczne trochę te zombies, nie? Dzisiaj. Maybe I should just be not so fluffy. Not so fluffy. I don't know if we want to commit to that. That's not officially canon. That's so funny fluffy. You know, and that's just me really talking, but yeah, I think we're close to needing to wrap up now, but can you talk a little bit about how excited you are for fans to experience the next round-based zombies map? Mauer. Daj premierę. I would say I am 25 out of 10 excited for fans to experience. Czyli 1, 2, 10, 25. Tak jesteś podekscytowana? Okej. There's a lot coming and I can't wait for 25 na 10, spoko skala. It was pretty cool to experience myself. I'll just say that. Julie, it's always a pleasure to work with you and to talk to you. I do consider you not only one of my favorite collaborators, but also a very, very good friend. Don't you dare start crying. Thank you so much for everything. Kolejnego ja chcę tego, nie? Grey poproszę. Albo Weavera. Albo jednego złych. Krawczenko, Peck. Jeden z nich. Interwiu poproszę, Craig. Fajnie byłoby. Thank you. I stopped myself from crying. The feeling is mutual. Nie, właśnie mam początek Samanthy. Jak tutaj było to. Coś jeszcze będziemy mieli? Battle Pass jeszcze, dobra, to na koniec Battle Pass i kończymy. A naprawdę interesujące tutaj informacje. Ciekawe dla hardkorowego fana. Zombies. A panie, o Battle Passie, panie. To jeszcze będę robił film, także przygotujcie się na to. Będzie w sumie film na temat tego eventu, który w sumie kończy się za... niecały tydzień, więc tutaj trzeba go zrobić. Znaczy, ja już go zrobiłem, ale dajcie znać, czy wy zrobiliście. No i będzie oczywiście film bardzo z Battle Passa, gdzie będziemy omawiali poszczególny poziom. No i patrzę, ponieważ Battle Pass jak na razie jest najlepszy w porównaniu do poprzednich sezonów, także no, będzie film. Players are offered the opportunity to gift the battle pass and store items to their friends. Additionally, tak, dodali też funkcję, która powoduje to, że możesz rozdawać battle passy dla swoich przyjaciół, dla znajomych i tak dalej. I tylko musisz zrobić weryfikację dwuetapową. Jeżeli komuś podarujesz do battle passa, to otrzymujesz 2 godziny podwójnego PD na battle pass, więc no, dajcie znać, czy ktoś jeszcze z was nie ma battle passa, a być może w przyszłych filmach zrobię powiedzmy tak zwany announcement i wybierzemy, a raczej zrobimy powiedzmy giveaway. I ten, kto spełnia kryteria, wymagania, być może wygra Battle Passa, a na razie to jest taki teaser, ok? Więc napiszcie pierw, ile z was jeszcze osób nie ma Battle Passa, ponieważ być może będziemy robili giveaway, czy tak zwany darmowy Battle Pass dla na razie jednej osoby. Dajcie znać, naprawdę, dajcie znać. Expect ultra rarity outfits in the Battle Pass and the store. Aż tak, to jest bardzo fajne, że teraz możesz podarować dla znajomego Battle Passa. For all the details about Season 4, as well as a roadmap for all the season's action, head to callofduty.com. Tak, my już wiemy cały roadmap, wiemy cały content. Nieźle. Już ponad milion graczy. Callofduty.com is a great catch-all. From getting your hands on a new copy of the game to a strategy guide to making your way to player support, starts there. Bijajcie na tą stronę. A potem na Clara Games. Tam także omawiam wszystkie szczegółowe zmiany w Call of Duty Black Ops Cold War. Tak, tam na Trayor page pokazuję powiedzmy rzeczy, które są naprawiane, które na przykład będą pierwsze, mają pierwszeństwo, na przykład mają żółtą linię, a jak na przykład rzeczy, które mają czerwoną linię, to będą dopiero w później czasie naprawione, albo zajmą duży proces i tak dalej, albo są odłożone na później, bo wiadomo, priorytety są ważniejsze, albo też mam na przykład żółtą linię, gdzie taka to średniawa jest, no wiadomo, tam Trello Page jest to bardzo fajna strona, gdzie pokazuje właśnie, jakie błędy, kiedy będą mniej więcej naprawione, jakby wiecie, nie oczekujcie czegoś, że zaraz coś zostanie naprawione, skoro jest na przykład na ostatnim miejscu, bo są ważne priorytety, aby coś naprawić w grze, ponieważ Cold War naprawdę ma sporo problemów, wiadomo, Call of Duty w sumie już od dawna ma sporo problemów technicznych, więc tutaj fajnie, że też takie coś robią, możecie wysyłać im dane błędy, a dzięki temu powiedzmy niektóre błędy zostaną szybciej naprawione i tak dalej. Wszystko wiemy mniej więcej kiedy, co, jak, więc no, to też fajne. Questions for our community teams. Hit up at Treyarch for all things Black Ops, as well as at Raven Software for questions related to Warzone. Dokładnie. Macie to wszystko na tacy. We'd like to offer a big thank you to all of our guests today, and thank you to everyone that made this broadcast possible. Tommy, Ben, Foxy, Alan, appreciate it. And thank you for tuning in. Enjoy everything that Season 4 has to offer. Ja już enjoyuję, a wy? Dajcie znać, jak mi się podoba sezon, jak na razie koks. Dla mnie każdy sezon, każdy powiedzmy tydzień pierwszego sezonu jest moim zdaniem koks. No i to byłoby na tyle. To było na tyle oczywiście. Myślę, że być może na live obejrzymy resztę, w sensie Warzone, narratywa, operatorzy broni. No mniej więcej o tym wiemy z gry i tak dalej, z moich filmów już robiłem na temat tego, co mniej więcej jak działa i tak dalej. Zobaczymy, będzie oczywiście więcej kontentu, także przygotujcie się na to. No i co? A ja wam dziękuję za dotrwanie do końca, napiszcie dotrwać do końca, jak już mówiłem, napisz mi, kto z was jeszcze nie ma Battle Passa, a być może będzie jakiś mały konkurs, gdzie będziecie mogli wygrać, także dziękuję wam za wbicie, zostawcie łapę w górę, to możecie kliknąć i oczywiście powiedzmy to wam zajmie tylko 1,5 sekundy, a mi być może dużo pomoże, także dziękuję. No i jeżeli tu jesteś nowy, subskrybuj kanał, dziękuję na bieżąco, także możesz włączyć powiadomienia, dzięki temu będziesz natychmiastowo powiadomiony, gdy zostanie wyłączony gdy zostanie wrzucony film. Także no, dobra, dzięki i do usłyszenia w kolejnym. Na razie, Makler out.